Miniony rok w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki stał pod znakiem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki nim bolesławianie mogli obejrzeć kultowe polskie i czeskie komedie, podszkolić tango argentyńskie, wziąć udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych, a świętując 99. rocznicę odzyskania niepodległości mogli wysłuchać niecodziennego koncertu 5 bolesławieckich chórów, wziąć udział w konkursie plastycznym i konkursie na niepodległościowy plakat. Słowem, był to rok obfitujący w różnorodne projekty realizowane przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Polsko-czeskie impresje fotograficzne Bolesławiec Trutnow 2017. Pod tym hasłem odbyły się w Bolesławcu warsztaty i wykłady prowadzone przez polskich i czeskich fotografów. Otwarto też wystawę fotografii osobliwych, a wszystko w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Euroregionu Nysa. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 20 osób, 10 z Polski i 10 z Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez polskich i czeskich specjalistów w tej dziedzinie. Będziemy fotografować miasto w dwóch technikach, techniką cyfrową, również techniką analogową. Będziemy fotografować również jak i miasto, zabytki, jak i również zakłady ceramiczne. Spotkamy się również w muzeum, gdzie będziemy zwiedzać to muzeum. Także mamy szeroką jakby paletę doznań artystycznych i możliwości, które możemy wykorzystać tu w Bolesławcu. Jak podkreślali doświadczeni fotografowie z Czech, dla nich równie ważna jak zdjęcia zrobione w Bolesławcu jest możliwość spotkania się z tymi, którzy mają podobne pasje. Cieszymy się na besedy, które będą wieczór, będziemy coś... Nevím, což se nového člověk dozví, ale znova opakujem, pierwsze dla mě je ten kontakt s těmi lidmi. Já jsem fotografem 50 let a tak co, ne co nového, já ne že by všecko umím, ale to je tak o preferenciách. A dzisiaj te preferencje dla mnie są ty ludzi niż ta fotografia. Zawsze takie spotkania są fajną okazją do integracji środowiska. Braliśmy udział w podobnym spotkaniu w Jeleniej Górze, gdzie też była grupa polsko-czeska, myśmy tam reprezentowali Bolesławiec i stąd się też narodził pomysł, żeby spróbować przenieść na nasz grunt pewne rzeczy, które miały miejsce przy tego typu warsztatach, zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Polsko-czeskiemu projektowi towarzyszyła wystawa 13 uczestników zajęć fotograficznych w Orle w pracowni Piotra Sadowskiego. Tematyka była dowolna. Każdy mógł wysłać zdjęcie takie, jak mu się podoba, jakie czuje, w czym się czuje najlepiej. Tak? Można tutaj zobaczyć portrety, bo mamy paru fajnych, mocnych, zdolnych portrecistów. Jest jedna osoba czy dwie, gdzie mocną stroną jest reportaż. Są krajobrazy, są jakieś takie szczegóły. Każdy coś znajdzie dla siebie. Zdjęcie, które zaprezentowałam tutaj na wystawie, przedstawia coś. Nie do końca wiadomo, co to jest. Pomysł przyszedł mi, kiedy znalazłam starą metalową wannę w stodole i wpadłam na pomysł, żeby z koleżanką coś z tego zrobić. No i wyszło takie coś. Fotografia z powodzeniem wpisała się w nietypową konwencję wystawy, podobnie jak inne osobliwe zdjęcia wybrane na ekspozycję przez autorów. Tutaj jest pole przedstawione po zbiorach sierpniowych i tutaj akurat to pole mi się spodobało z tego względu, że tak jakby te rolki uciekały przede mną, tak to sobie wyobraziłem. A jeszcze dwie fotografie są na wystawie, dworzec kolejowy i pałac z Lubelszczyzny, z Kurowa. 50 miłośników tanga argentyńskiego, 15 par z Polski i 10 z czeskiego Jabłonca nad Nysą uczestniczyło w warsztatach tanga argentyńskiego w ramach projektu Tango Milonga, realizowanego przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
Od marca do listopada uczestnicy projektu odbyli 7 tanecznych spotkań pod okiem profesjonalnych tancerzy tanga argentyńskiego, a to ostatnia milonga, która w holu Kina Forum rozpoczęła się w sobotni wieczór, a zakończyła po północy. Witam serdecznie, bo chyba każdy koordynator chciałby mieć takich uczestników jak Państwo. 100% frekwencji to jest norma tutaj wśród tangowców. Ja osobiście Państwu serdecznie dziękuję. No, a osobnie podziękowałam im ze strony. Bolesławianie biorący udział w projekcie to jego pomysłodawcy, tancerze skupiający się wokół Stowarzyszenia Café Tango i Stowarzyszenia Tango Bolesławiec, a gościnnie na bolesławieckim parkiecie oprócz par z Czech tańczyły także pary z Gerlitz, z Gorzelca i Jeleniej Góry. Workshopy hodnotíme velmi vysoko, protože bylo o nás opravdu velmi dobře. Warsztaty oceniam bardzo wysoko. Bardzo dobrze o nas zadbano. Raz był tylko pewien problem z autobusem, ale szybko został rozwiązany. Ja tańczę od 20 roku życia i już 25 lat prowadzę szkołę tańca. Cieszę się, że ciągle organizowane są nowe rzeczy, że jest tak wysoki poziom instruktorów. Przede wszystkim chciałbym pochwalić Facundo Peñalvę, ponieważ to był naprawdę najwyższy poziom. Nowe rzeczy, że są kwalitni lektorzy. Głównie byśmy chcieli pochwalić pana Facunda, że z nim ta współpraca była zupełnie na najwyższym poziomie. Miłośnicy tanga uczyli się pod okiem najlepszych to Agnieszka Stach i Tymoteusz Lej, Anna Sieprawska, Anita Escobar, Osana Ardelean i Facundo Peñalvę oraz Joanna Jabłońska i Michael Watson. To już trzeci projekt z tangiem w roli głównej realizowany przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury, a drugi realizowany wspólnie z Czechami. Ja myślę także, że każdy wnioskodawca chciałby mieć takiego koordynatora, jak myśmy mieli koordynatora z Czech, któremu teraz serdecznie chciałbym podziękować za współpracę przy drugim już naszym projekcie. Zapraszam tutaj pana Libora Jegra. No a każdy organizator... Podziękowań było więcej, te skierowane były także do tłumaczki. Skoro już tak dziękujemy, to ja chciałem jeszcze podziękować, skorzystać z okazji i podziękować Helenie, która tłumaczy nam każdy projekt polsko-czeski, ale jak się okazało teraz podczas tych spotkań projektowych, nie tylko tłumaczy z polskiego na czeski, z czeskiego na polski, ale również, uwaga, z hiszpańskiego na polski, z polskiego na angielski, z angielskiego na czeski, z czeskiego na hiszpański. Jak podkreślił koordynator projektu, ten nie wypadłby tak dobrze, gdyby nie zaangażowanie ze strony Alicji i Janusza Kozioł. Wszyscy Państwo się ze mną zgodzą, że ten czas minął bardzo szybko. Mam najprzyjemniejszą milongę, a dzisiaj mam już ostatnią, czyli 7. I z tej okazji chcielibyśmy bardzo podziękować osobom, dzięki którym w ogóle mogliśmy zrealizować ten projekt, czyli właśnie Panie Dyrektor Ewie Lijewskiej, przez Pana Dariusza i oczywiście Panu Dariuszowi Uścińskiemu. Chcieliśmy bardzo podziękować za to, że możemy tutaj być. I myślę, że podziękujemy wszyscy poprzez brawa. Podziękowania są ważne, bo wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni projekt tangowy, który BOK MCC realizował. Są już plany na kolejny, więc dobre wrażenia po tej edycji dają szansę na to, że kolejny projekt będzie równie dobry, o ile nie jeszcze lepszy. Tak dalej pójdzie, to niebawem pół Bolesławca będzie tango tańczyć. No ja myślę, że takie są tutaj, takie są tu plany stowarzyszenia, które tak naprawdę jest pomysłodawcą tego projektu. Są to dwa stowarzyszenia, stowarzyszenie Café Tango i stowarzyszenie Tango Bolesławiec. Spotykają się u nas właściwie w każdy dzień tygodnia, bo jedno stowarzyszenie poniedziałki, środy, piątki, drugie wtorki i czwartki na sali tanecznej od godziny 20:30 można ich zastać codziennie w boku tańczących. A sam projekt sfinansowany został ze środków unijnych i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. W sobotni wieczór 11 listopada na Bolesławiecki Rynek wjechali ułani. To miłośnicy jazdy polskiej działający w Stowarzyszeniu Kawaleryjskim imienia 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Drogi ułanów prowadziły pod Bolesławiecką Bazylikę Maryjną, gdzie miało się odbyć niecodzienne wydarzenie przygotowane przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. W 99. rocznicę odzyskania niepodległości w Bazylice odbył
się koncert 5 bolesławieckich chórów. Do wspólnego śpiewania zaprosił Bolesławian prezydent miasta. Zapraszam wszystkich Państwa do takiego aktywnego dzisiaj uczestnictwa, tak żebyśmy oprócz wysłuchania tych pięknych pieśni, które są dla nas pewnym symbolem czasów i odpowiedzialności. Niepodległa to my, kolejne pokolenie budujące Polskę, mające dług wobec tych wszystkich, którzy doprowadzili w ciągu 123 lat niewoli do odzyskania niepodległości, tych kolejnych pokoleń, które o tę Polskę walczyły, które tę Polskę budowały. Prezydent dziękował bolesławianom, którzy walczyli o Polskę na różnych płaszczyznach, zwracając uwagę na zobowiązania wobec przyszłych pokoleń. W Bolesławcu mamy wiele osób bardzo zasłużonych i tych, które należały do ruchu oporu, mamy wciąż jeszcze kombatantów, ale mamy też działaczy Solidarności, mamy tych wszystkich szarych obywateli, którzy budowali i odbudowywali Bolesławiec. Wszystkie te osoby, można powiedzieć, że wszystkim im dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, ale jednocześnie mamy zobowiązanie wobec kolejnych pokoleń, a więc zadbanie o to, żeby ta nasza ojczyzna była coraz piękniejsza, coraz silniejsza, a w tej ojczyźnie nasz piękny Bolesławiec. Niepodległa to my. To hasło towarzyszyło koncertowi pieśni patriotycznych, w którym udział wzięło 5 bolesławieckich chórów. Jako pierwszy wystąpił chór Uniwersytetu III wieku pod dyrekcją Doroty Straburzyńskiej. W bolesławieckiej bazylice zaprezentował się również chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół pod dyrekcją Barbary Lędzian. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć chóru Kamerton z Państwowej Szkoły Muzycznej, który od lat prowadzi Aleksander Samostrokow. W bolesławieckiej bazylice miał okazję zaprezentować się także chór Voce d'Argento z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu. Chór prowadzony jest przez Dorotę Pińczuk.
koncert zakończył chór Cantate Deo pod dyrekcją Aleksandra Samostrokowa. Na zakończenie śpiewacy wspólnie z publicznością zaśpiewali 5 popularnych pieśni patriotycznych, w tym Czerwone maki na Monte Cassino. Koncert odbył się w ramach projektu Niepodległa to my, dofinansowanego ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Koordynatorem projektu jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury, który realizuje go wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną, Stowarzyszeniem Remigrantów z Bośni, Potomków oraz Przyjaciół, Stowarzyszeniem Kawaleryjskim imienia 6. Pułku Ułanów Kaniowskich, a także Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem III wieku w Bolesławcu. Koncert bolesławieckich chórów był głównym przedsięwzięciem w ramach projektu Niepodległa to my, jednakże w ramach tego samego projektu Bolesławiecki Ośrodek Kultury przeprowadził też konkursy artystyczne skierowane do dzieci, a także młodzieży i dorosłych. Najmłodszych Bolesławiecki Ośrodek Kultury zaprosił do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym Barwy Niepodległej, którego efektem była wystawa najlepszych prac i kalendarz na 2018 rok. Jury postanowiło nagrodzić i zakwalifikować się do kalendarza pracę 12 autorów, którzy w nagrodę otrzymali tablety. W kalendarzu znalazło się 6 prac uczniów ze szkoły nr 2, 2 prace uczennic z czwórki, 1 praca ze szkoły podstawowej nr 1, a także 3 prace z przedszkola nr 1. W konkursie na plakat z okazji obchodzonego w 2018 roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jury postanowiło wyróżnić 6 autorów i przyznać 1 nagrodę, która trafiła do Czesława Matyjewicza. Wszystkich nagrodzono zestawami plastycznymi. Pozostali uczestnicy konkursu, których prace znalazły się na wystawie, otrzymali pamiątkowe dyplomy i kalendarze. Finisarz wystawy uświetnił recital przygotowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu. Na scenie wystąpili Milena Sas, Zuzanna Kuśnierz, a także Wojciech Andrzejewski, Dominik Bezkorowajny i Justyna Pankowska. Projekt Niepodległa to my sfinansowany został w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.
Kolejnym projektem realizowanym w ubiegłym roku przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury z funduszy zewnętrznych, który będzie kontynuowany także w tym roku, jest projekt Komedia bez granic. Jego uczestnicy mają szansę poznać lub przypomnieć sobie kultowe polskie i czeskie komedie, a także spotkać się ze znanymi postaciami ze świata filmu. Spotkali się m.in. z Tamarą Arciuch, która gościła w Bolesławcu w związku z projekcją Wesela Wojtka Smarzowskiego, w którym zagrała jedną z głównych ról. Właśnie dzisiaj liczyłam, ile czasu minęło od kręcenia. Od premiery minęło 14 lat, od kręcenia 15, no więc to rzeczywiście szmat czasu i wszystko się trochę zmieniło, ja się trochę zmieniłam. Ale rzeczywiście ten film bardzo głęboko we mnie tkwi. Ta praca zostawiła na pewno we mnie ślad, bo no, Wojtek jest taką dość niesamowitą osobą. Oprócz tego sam scenariusz był fascynujący. Fascynujący i obfitujący w zaskakujące sytuacje zarówno na ekranie, ale też jak się okazuje podczas kręcenia zdjęć. Aktorka opowiedziała o kilku ciekawostkach z planu, które rzuciły nowe światło na niektóre sceny i sam film, którego akcja w zdecydowanej większości dzieje się w wiejskiej remizie. No to polega na tym, że po prostu przyjeżdżaliśmy o 7 rano na plan i od 7 do godziny 22 siedzieliśmy w tej sali i z mnóstwem statystów, sala nie była wcale duża, więc tam jeszcze był dym i naprawdę było to trudne, po prostu trudne. Prowadzący spotkanie Dariusz Uściński zapytał o najbardziej znienawidzoną przez mężczyznę scenę, podczas której aktorka niszczy wymarzony wówczas samochód. Pamiętam na premierze w Gdyni z męskich gardzieli rozległ się taki jęk, kiedy pierwszy raz uderzyłam łopatą w to Audi, ale już mówiąc poważnie, to naprawdę, proszę Państwa, nie jest wcale prosto zniszczyć Audi TT. I z tego, co pamiętam, w scenariuszu było to zapisane tak, że ona dosłownie wbija łopatę w ten samochód. Mieliśmy ten samochód prawdziwy, to nie była żadna podróba i miałam wyznaczone miejsca, w które mogę uderzać i nie miałam szansy mieć próby, no bo nie było drugiego samochodu, który jak już się raz zniszczy, to podstawimy drugi, no więc dość taka była duża presja na mnie, że muszę to wykonać. Jeszcze pamiętam, że była ta trzecia w nocy, czy czwarta, tak jak się jakoś tam świtało, więc rzeczywiście kręciliśmy to o realnej porze, która jest też porą w filmie. Jeszcze Wojtek do mnie przyszedł i powiedział, dla tej sceny robię ten film. Więc ja mówię, o Boże, jak ja coś teraz schrzanię, no to będzie... Więc tak się po prostu spięłam i tak rzeczywiście chciałam to wykonać. Przy czym jak uderzyłam pierwszy raz bodajże chyba w drzwi, czy w szybę tego samochodu, okazało się, że po prostu... Równie dobrze, no jest tak jakby walić siekierą, no nie wiem, jakiś safe. Po tej scenie aktorka z wybroczynami na nadgarstkach trafiła do szpitala. Opowiadaniom Tamary Arciuch przysłuchiwał się aktor Bartosz Kasprzykowski, który towarzyszył aktorce podczas spotkania z widzami. Wesele Wojtka Smarzowskiego to już czwarty film, który miłośnicy komedii z Bolesławca i czeskiego Liberca obejrzeli w ramach projektu Komedia bez granic. Robiliśmy już kilka projektów polsko-czeskich i podczas takich rozmów kuluarowych, które nie były związane już z samymi projektami, rozmawialiśmy na temat tego, że mamy bardzo podobne poczucie humoru i myśmy chwalili się, jak dobrze znamy czeskie komedie. Natomiast Czesi kompletnie, ale naprawdę kompletnie nie znali polskich filmów, tych naszych nawet klasyków, poza bodajże Seks Misją, która u nich była puszczana w telewizji. By dać Czechom szansę pośmiać się z polskich komedii, a Bolesławianom je przypomnieć, jak też pokazać czeskie tego typu produkcje, powstał projekt filmowy Komedia bez granic. Mamy już w planach kolejne osoby związane z polskimi kultowymi filmami. Między innymi mogę już zdradzić, że jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z Jackiem Fedorowiczem, czyli też legendą polskiej komedii, który grał w Ubarei w filmie Nie ma róży bez ognia. Na projekt Komedia bez granic Bolesławiecki Ośrodek Kultury pozyskał fundusze unijne, a także z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.